zewnętrznych i wewnętrznych w obiektach zabytkowych będę prowadził w sposób taki przystępny, nie tylko dla osób z branży, czyli tych, którzy zajmują się na co dzień ochroną obiektów zabytkowych, czy też tylko dla architektów, projektantów, czy też dla inżynierów budownictwa. Takim prostym językiem, żeby osoby niezwiązane z tymi branżami też mogły coś dla siebie wynieść z tego naszego spotkania, gdyby kiedyś tam chciały odsłuchać. Zaczynamy. Termomodernizacja zabytków, aspekty ogólne. Najpierw część taka pokazująca i przypominająca zasady kontaktów z konserwatorem zabytków i kto za co odpowiada i jaką pełni rolę w tym całym procesie inwestycyjnym. Renowacja tynków, a formy ochrony zabytków. Przepraszam. Wpis do rejestru zabytków, wpis na listę skarbów dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w planie miejscowym. To jest artykuł 7 ustawy o ochronie zabytków. Mamy kilka form ochrony. Mamy gminną ewidencję zabytków, wojewódzką ewidencję zabytków i ewidencję dóbr kultury. Proszę Państwa, to są w ramach planów miejscowych oraz ciągle rozwijających się wpisów do rejestru zabytków, czy to od zabytków ruchomych poprzez zabytki nieruchome, te grupy ochrony cały czas się rozwijają. Jest tego coraz więcej. Dla przykładu powiem Państwu, że w grudniu udało nam się wpisać kamienicę w jednym tutaj z miast śląskich z numerem 1300 coś, to był grudzień, więc w skali kraju no to jest dużo obiektów wpisywanych do rejestru zabytków i też wyjątkowo sprawnie to poszło, to się też przy okazji pochwalę, bo zajęło nam to kilkanaście dni od momentu złożenia wniosku, ale to było przy współpracy również z miejskim konserwatorem zabytków, który poparł wniosek i pomógł w tym. Dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, ponieważ trzeba zawsze zwracać uwagę na to, w jakiej formie ochrony jesteśmy i co jest chronione. Jeżeli mamy do czynienia z obiektami, które są wpisane do rejestru zabytków, no to praktycznie tylko należy ustalić, która forma podlega ochronie. W przypadku gminnych planów, to najczęściej nie będą to przepisy tak restrykcyjne, jak w przypadku wojewódzkiej ewidencji zabytków, czy też dóbr kultury. Kolejny slajd. Oj, nie można wczytać pliku. Mam jakąś usterkę. Nie wiem, czy Państwo widzicie go. Przepraszam, czy to jest tylko u mnie usterka? A jakbym stracił połączenie z Państwem. Halo, halo. Nie wiem, może organizator nam coś pomoże. Ja straciłem kontakt jak gdyby z całą prezentacją. Spróbuję jeszcze raz się połączyć. Przepraszam najmocniej, nic nie widzę w tym momencie.
O, dzień dobry. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że już wszystko jest pod kontrolą. Przepraszam najmocniej, rozłączyło mnie. Nie miałem wpływu na to. Kontynuując. Dobrze, przechodzimy do slajdu numer czwarty. Bardzo istotne jest, żeby ustalić, co jest objęte ochroną. Ponieważ, proszę Państwa, wpis do rejestru zabytków nie świadczy o tym, że cały budynek jest pod ochroną konserwatorską. Niejednokrotnie tak, często tak bywa, nawet z otoczeniem, ale to nie jest zasada, którą należy się kierować. Są pomieszczenia lub części całej kamienic, czy całych obiektów, które są wyłączone z uwagi na przebudowę oraz inne wartości, które uległy zatraceniu. Właściciel nie jest informowany o rozpoczęciu procedury wpisu do rejestru. Czasem, owszem, odbywa się to na skutek jego wniosku, a czasem po prostu z inicjatywy wojewódzkiego konserwatora zabytków lub jakichś stowarzyszeń ochrony, które zważywszy na to, że obiekt jest jakby pozostawiany w złym stanie, a jest na tyle cenny, chcąc jakby zapewnić mu ochronę prawną, dokonuje się tej najwyższej formy ochrony. W toku procesów budowlanych konserwator może dopisać kolejne elementy na listę chronionych w obiekcie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tematem naszym przewodnim, proszę Państwa, jest to, żebyśmy porozmawiali o tynkach i można sobie tak czasem z rutyny powiedzieć, to nie było chronione i wcale nie podlega ochronie, ale w międzyczasie może się ta sytuacja zmienić. Dlatego te aspekty prawne teraz poruszam, żeby nam to nie uciekło. Czy jest obowiązek termowizji zabytków? Budynki zabytkowe jeszcze nie muszą być poddawane takim działaniom poprawiającym właściwości cieplne. Unia Europejska pracuje nad pakietem Fit for 55, który ma zagwarantować minimum 50% redukcję gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Jednym ze sposobów ma być obowiązkowa termomodernizacja i renowacja budynków o najgorszych parametrach. Wiele działań w tym zakresie jest już wdrażanych. Proszę Państwa, dlaczego o tym chcę wspomnieć? Ponieważ jeżeli byśmy mieli dokonać renowacji, elewacji lub od wewnątrz ratować nasz dany obiekt, to taka ekspertyza poparta również termowizją wnosi bardzo wiele dobrego dla naszego procesu budowlanego, który będziemy uruchamiać, z uwagi na to, że czasem ani architekt tego nie przewidzi, ani wykonawca na etapie projektowym może się okazać, że część murów, z którymi mieliśmy do czynienia, mogą być po prostu w jakiś sposób przebudowane i to będzie niejednolita struktura. Więc przyjęcie danego rozwiązania w postaci wyprawy tynkarskiej zewnętrznej, czy to z ociepleniem, czy z izolacją, czy też w wewnętrznej formie, to będzie bardzo, bardzo istotne, żebyśmy mogli właściwie dobrać i technologię, i właściwie wykonać projekt. Tym bardziej, że osoba, która będzie to opiniowała, załóżmy, że będzie to konserwator, czy miejski, czy wojewódzki, też dla niego to będzie istotne, te dodatkowe dane. A dla właściciela tej danej nieruchomości, no, w przyszłości, w procesie użytkowym, przysporzy mu to więcej jakby to ująć, no, mniej problemów i zmniejszy koszty eksploatacyjne oraz nie narazi go na przykład źle dobraną technologię, której najbardziej obawiają się konserwatorzy, jak i tynk zasadzie kierując się podstawową tą zasadą, po pierwsze nie szkodzić. Także dlatego mówię, mimo że nie ma zasady, ale
To jest bardzo istotne i proszę to stosować. Kolejny slajd. Termomodernizacja zabytku może być wymogiem konserwatora. I to proszę Państwa, jest uzależnione też od funkcji, jaka ma być w tym danym obiekcie prowadzona. Zapewnienie odpowiedniej temperatury, wilgotności obiektu zabytkowego może być wymogiem konserwatora, wtedy konieczne będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy do czynienia z jakimśkolwiek dużym obiektem i w tym właśnie obiekcie mamy mieć kilka sal, które mają mieć inny charakter pod względem i temperatury, i wilgotności. Możemy nawet domniemać ze względu na specyfikę eksponatów, które tam będą się odbywały. Będą tam prezentowane i sala wymaga po prostu dla ich bezpieczeństwa innej temperatury, innej wilgotności. No i dlatego między innymi, ja nie będę podawał dokładnych rozwiązań, od tego są przedstawiciele szerokiej branży producentów, którym jak zasugerujemy taką potrzebę w porozumieniu z konserwatorem zabytków, to nam oczywiście w całym procesie i wentylacji i klimatyzacji tych danych pomieszczeń, zapewni to optymalną i najlepsze rozwiązanie, jakie mamy w tej chwili dostępne dla danych pomieszczeń. Na tym slajdzie również jest pokazana polichromia. Proszę sobie wyobraźcie Państwo, że zmienilibyśmy charakter tego pomieszczenia, radykalnie zmieniając warunki. Prawdopodobnie byśmy mieli za chwilę problem albo z tymi tynkami, albo z samą polichromią, która by, w zależności w jaki sposób jest ona wykonana, no, uległaby zniszczeniu. Dlatego tak bardzo istotna jest odpowiednia technologia, której, jak Państwo rozumiecie, no, nie można z góry przyjąć, że dany tynk jest najlepszy do czegoś. To po prostu musi być poprzedzone wnikliwą jakby ekspertyzą i dopasowaną do programu funkcjonalnego. Slajd numer 7. Nakaz prowadzenia prac. Wojewódzki konserwator zabytków może narzucić pracę przy zabytku wpisanym do rejestru w określonym terminie. Jeśli ich wykonanie jest niezbędne ze względów na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytków. Bardzo często się tak zdarza, proszę Państwa, że moi klienci pozostawili sobie ten obiekt z uwagi na swój obiekt zabytkowy, z uwagi na inne priorytety, inne sytuacje życiowe i nagle budzą się z taką interwencją. Już nawet nie mówię, że tynki odpadają, bo problemy są znacznie większe. Mówię o tym, żeby zwrócić na to uwagę w waszej praktyce zawodowej, ponieważ czasem dachy, orynowania i poprzedzające skutek zniszczenia tynków, czy wewnętrznych, zewnętrznych, nawet całej konstrukcji w środku z uwagi na zniszczenia poprzez warunki pogodowe i dostępność właśnie ich do obiektów. Także mówię o tym, żebyście Państwo nie obawiali się takich sytuacji, bo to jest normalna rzecz. Natomiast tak realnie ocenili możliwości inwestora, ponieważ wiadomo, będzie chciał uniknąć konsekwencji ze strony konserwatora i tej kontroli. Ale nie na tyle, żebyście jakby podłożyli się i utracili swoje uprawnienia w tym zakresie. A czasem nasi inwestorzy, chcąc załatwić problem na 2, 3, 4 lata, mogą od Państwa tego wymagać. Wymaganie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadku określonym w prawie budowlanym w ramach właśnie tego, co powiedziałem powyżej. Także kiedy po takiej kontroli czy takim nakazie dostaniecie Państwo wykaz potrzeb, to
trzeba uświadomić takiego inwestora, że do tego jest wymagany projekt, który musi być uzgodniony, zatwierdzony i dopiero można ruszać cały proces budowlany. O, i tu jest dalej. Decyzja o zabezpieczeniu zabytku. Jeśli nie jest możliwe usunięcie zagrożenia, zabytek nieruchomy może być na wniosek wojewódzkiego konserwatora wywłaszczony przez starostę na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. To jest artykuł 50 ustęp 4 punkt 2. To ma ścisły związek z poprzednim slajdem, proszę Państwa, ponieważ jeżeli taki inwestor będzie się upierał, że cały czas on ma rację i wszystko jest przeciwko niemu, to proszę przypomnieć o tym przepisie w ramach podjętych przez Państwa interwencji i pomocy takiemu właścicielowi takiej kamienicy. Jak będą, proszę Państwa, jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem w dalszym etapie, no bo opowiadając, czy też w formie maila, ponieważ odpowiadając będzie mi bardzo ciężko jednocześnie korzystać z klawiatury. Slajd kolejny. Termomodernizacja zabytków, a trendy ekologiczne. No i proszę Państwa, to jest też ciekawe. Generalny konserwator zabytków napisał pismo do wojewódzkich konserwatorów w zakresie termomodernizacji zabytków, powołując się na trendy ograniczenia emisji energetycznej ze wskazaniem, iż należy pamiętać, iż zabytki stanowią specyficzną grupę obiektów i ich termomodernizacja nie może przebiegać w sposób przypadkowy, determinowany wyłącznie kwestiami natury ekonomicznej. Może taki radykalny przykład z własnego podwórka. Pamiętam, to był może początek 2000 roku, kiedy w procesie tym, jeszcze to się nie nazywało termomodernizacją, ale kiedy rozpoczęto proces docieplania i poprawiania wizerunku miasta, tak jak wtedy była świadomość, to były potrzeby docieplania czego popadnie, nawet obiektów o dużej randze, jeśli chodzi o walory architektoniczne, zatracając faktyczny charakter tych obiektów. W kolejnym slajdzie pokażę właśnie rozwiązania, do jakich samowoli może dojść. Także proszę Państwa, to nie jest tak, że każdy zamek możemy docieplić i zapewnić mu rozwiązania odpowiednie do zamieszkiwania, czy też dworce, które mają charakter wyjątkowy, modernistyczny, przyklejając styropiany. Z takimi właśnie incydentami w latach 2000 borykali się moi koledzy i koleżanki z branży konserwatorskiej, no, ale wtedy też była inna świadomość tych prac. Definicja termomodernizacji. W prawie budowlanym nie ma jakby takiej definicji termomodernizacji. Polega ona na dociepleniu ścian zewnętrznych w budynku, stropów, dachów, a także wymiany okien lub pakietów szybowych, modernizacji systemów grzewczych, systemów wentylacyjnych, systemów wytwarzania ciepłej wody, montażu urządzeń OZE. Działaniami dodatkowymi są takie zabiegi, jak usuwanie wilgoci, grzybów czy pleśni. Proszę Państwa, mówię o tym, ponieważ jak dobrze wiecie, mamy wiele problemów w obiektach, które na przykład są adoptowane, zabytkowe i adoptowane na, już nie mówię w formie loftów, czy inne dworki, pałace, i nagle pojawiają się problemy z grzybami, pleśniami przez źle dobraną systemy tynków, które nie oddychają i braki wentylacji.
Także niezbędny w tym całym naszym procesie jest cały czas właściwa ekspertyza i wykazanie słabych punktów obiektów i właściwy dobór później materiałów dla stworzenia właściwego klimatu. Bo mamy nie tylko mury, które powinny oddychać, mamy tynki, które powinny oddychać, warstwy zewnętrzne, czyli tutaj również właściwie dobrane formy farby, które zapewnią nam odpowiedni klimat, pomieszczenia, które będą właściwie wentylowane. Termomodernizacja zabytków w dokumentach planistycznych. Plany miejscowe mogą wprowadzać dodatkowe obostrzenia w zakresie termomodernizacji zabytków, na przykład zakaz stosowania styropianu. Nim przeczytam dalej. Proszę Państwa, tak, plany miejscowe mogą nam różne formy narzucić. Warto jest po prostu je przeczytać lub dopytać w Wydziale Architektury. Mówimy o obiektach chronionych w ramach planów miejscowych. Dla ujednolicenia danej sylwety miasta i pewnie też z tego powodu pewnie jakaś gama kolorystyczna też będzie przyjęta, żeby one nie odstawały od siebie na przykład z jakimiś wybijającymi się odcieniami kolorów. Do końca 2025 roku wszystkie gminy muszą uchwalić plany ogólne gmin, które zastąpią studia gmin. Należy śledzić, jakie zmiany w planach ogólnych pojawią się w tym zakresie wśród zabytków. Dobrze wiecie Państwo to, co mówiliśmy tam na samym początku, kiedy niestety straciłem połączenie, że ten proces cały czas się zmienia. Tak samo jak zakresy w planie miejscowym Starego Miasta mogą być też powiększone o jakieś dodatkowe przestrzenie, mogą być chronione w strefie A, może strefa B być powiększona. Kiedy pracę przy zabytkach kwalifikujemy jako remont, a kiedy jako przebudowę? No i to jest dosyć ciekawe, ponieważ kiedy remont, a kiedy przebudowa? O tym, co jest remontem, a co przebudową, traktuje ustawa Prawo budowlane. Artykuł 29, ustęp od 1 do 4 ustawy Prawo budowlane. Klasyfikowanie prac jako remontu lub przebudowy stwarza wiele kłopotów, co potwierdza również orzecznictwo sądowe i sprawy sądowe, które z tego powodu wynikają. Natomiast co to jest remont? Remont to jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącą konserwację, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto na stanie pierwotnym. To jest ustęp 8 ustawy Prawo budowlane. Proszę Państwa, przy renowacji czy rekonstrukcji budynków zabytkowych często gęsto mamy tak, że musimy odtworzyć tynki, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne, czy w górnej warstwie, czyli sufitów, naprawiać posadzki i niejednokrotnie dobrze wiecie, że niektórych materiałów już nie mamy dostępnych. Więc musimy sobie radzić tymi, co mamy przy tych technologiach, korzystając z bardzo szerokiej gamy wielu producentów, dobierając je jak najlepiej i pamiętajmy, żeby to było też uzgodnione z konserwatorem zabytków. Konserwatorzy niejednokrotnie mają sprawdzonych swoich dominujących jakichś tam producentów i tym samym gwarantują, że ten obiekt nie zostanie zniszczony, ponieważ no, jakby domeną nie tylko chronić, ale też nie szkodzić jest dla tych pracowników urzędu, którzy piastują stanowiska konserwatorskie. Co to jest przebudowa? Przebudowa. Wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Artykuł 3 ustęp 7a ustawy prawo budowlane. Przypominam tylko w ramach tej naszej prowadzonej tutaj tej sesji, tak dla porządku, żeby nam to nie uciekło. I teraz istotne. Prace termomodernizacyjne to remont czy przebudowa. Prace termomodernizacyjne w obiektach zabytkowych najczęściej kwalifikowane są jako przebudowa w rozumieniu definicji z ustawy prawo budowlane. Tu też mowa jest o wątku, który mamy, jaki mamy nadać, jak mamy wykończyć daną strukturę. Bo w przypadku tynków zewnętrznych czy wewnętrznych, tych rodzajów mamy całe mnóstwo. Czasem mamy tynki, które mają chronić przed dalszym rozprzestrzenianiem się zaolejonych przestrzeni, czyli mamy takie tynki chłonne i jakby kondensujące w sobie te rozwiązania. Ale tu odsyłam do danych producentów, nie będę teraz też uprawiał reklamy danych rozwiązań materiałowych. Rozwiązania mamy termiczne, tam gdzie możemy je zastosować od zewnątrz, tam gdzie nie możemy, to gdzie musimy, to rozwiązujemy je od wewnątrz. A mamy również przecież tynki, które mają nas chronić przed nadmiarem wilgoci, albo zabezpieczyć przed dalszą penetracją przez sól. Także tych rozwiązań, proszę Państwa, nie będę ich jakby wyszczególniał, bo każde z tych rozwiązań trzeba specyficznie dobrać do rodzaju danego pomieszczenia, danej sytuacji, z jakim problemem mamy lub nie mamy problemu, a jakie rozwiązanie musimy zastosować, żeby uniknąć pewnych komplikacji, żeby na przykład nam warstwa zewnętrzna nie zaczęła się złuszczać, nie zaczęła odpadać, nie zaczęła murszeć. Natomiast kolejnym etapem to są normy w niedostosowaniu do polskich realiów. I to są trudne rzeczy i to ma ścisły związek między innymi z termowizją, ponieważ polskie unormowanie prawne dotyczące współczynnika U według warunków technicznych są dalekie od prawidłowego podejścia. Nie uwzględniają zmiany charakteru przegrody przy wstawianiu izolatora od wewnętrznej strony docieplonej ściany, jak i różnorodnej specyfiki docieplenia ścian, które były budowane z różnych materiałów jako ściany jednorodne lub złożonej konstrukcji, na przykład ściany z muru pruskiego. Wtedy należałoby przyjąć taką formę, jak najniższy wskazany termiczny parametr, tak żeby cała reszta została może trochę przeskalowana, ale żeby zapewniała odpowiednie rozwiązanie. Natomiast w przypadku muru pruskiego, no to wiemy, z czym mamy do czynienia, bo widzimy to, możemy określić grubość. Większym problemem są właśnie te sytuacje, kiedy coś zostało przebudowane w sposób niejednorodny i tylko w formie termowizji możemy poprzedzającej proces budowlany możemy to zauważyć i dobrać odpowiednią technologię czy docieplenia, czy struktury tynków ciepłoochronnych. Jakie zgody trzeba uzyskać na pracę przy zabytkach? Kiedy jest potrzebny nadzór budowlany? Przepraszam, pozwolenie na budowę. Roboty budowlane. Przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagana jest decyzja pozwolenia. To będzie decyzja w formie, oczywiście w formie pisemnej, posiadającej swój numer i pewnie w ramach tej decyzji będziemy, proszę Państwa, mieli też obowiązek dopełnienia całej procedury, czyli będą poszczególni inżynierowie branżowi co do prowadzenia tej inwestycji w postaci nadzoru, jak i do kierowania. Jeżeli mamy większą
inwestycje, no to w ramach tej większej inwestycji możemy mieć też jeszcze kierowników robót branżowych. To wszystko zależy, z jakim obiektem będziemy mieli do czynienia. Natomiast praktycznie, czy obiekt mały, czy duży, mamy tyle samo zawsze uzgodnień, to Państwo doskonale wiecie. Na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają od nas dokonania zgłoszenia, przy czym do wniosku o decyzję pozwolenia oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na podstawie przepisów o ochronie zabytków. Właściwego. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, ponieważ uprawnienia konserwatorów zabytków ze względu na urząd mogą być różne, ponieważ czasem miejski konserwator zabytków może posiadać uprawnienia do wydawania decyzji w zakresie obiektów rejestralnych, więc proszę na to zwrócić uwagę. Wcale wtedy nie trzeba pisać do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Można to szybciej załatwić z miejskim, jeśli on ma przekazane te kompetencje. W drodze porozumienia trójstronnego, czyli wojewoda, prezydent miasta i ten dany miejski konserwator zabytków. Ale prawdopodobnie nie wszystkie, bo to też o tym trzeba pamiętać, to jest wiedza specjalistyczna, czyli do archeologii, do spraw zieleni takich uprawnień może nie posiadać. Także proszę o tym, pamiętajcie Państwo, czasem to usprawnia proces inwestycyjny, bardzo usprawnia. A zwolnienie ze zgłoszenia lub pozwolenie na budowę. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego. To jest artykuł 36 ustęp 8 ustawy o ochronie zabytków. Szczegóły dotyczące zmian należy ustalić przed rozpoczęciem prac w celu uniknięcia zarzutów o popełnienie samowoli budowlanej. To ma ścisły związek również z tym, co wspomniałem wcześniej, kiedy mamy nakaz wykonania jakichś prac ze względu na zabezpieczenie budynku. Więc odpowiednia forma uzyskania tego pozwolenia, czyli jaki rodzaj tynków byśmy przyjmowali, w jakiej technologii, czy wcześniej skuwamy tynki, do którego momentu, w jakim procencie, czy czyścimy jeszcze elementy konstrukcyjne, do których będziemy przyczepiać nasz nowy tynk. Także bardzo to jest istotne, żebyście Państwo nie zapominali o tym. I wtedy, po tak wydanej decyzji, nie ma problemów, żeby przystępować do prac, także no, nie ominiemy tych obowiązków. Pozwolenie na prowadzenie prac. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na listę skarbów dziedzictwa składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. To jest artykuł 2 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. Proszę Państwa, czasem, może niezbyt często, ale to się zdarza, że przed przystąpieniem do prac renowacyjnych, modernizacyjnych, termomodernizacyjnych, wcześniej będziemy musieli uzyskać zgodę na prowadzenie badań. I to jest specjalny druk, którą właśnie z urzędnikiem w postaci wojewódzkiego konserwatora lub jego przedstawiciela określimy zakres tych badań, gdzie i na podstawie tych przeprowadzonych badań dopiero będziemy mogli podjąć działania związane z pracami wewnątrz. Szerokiego zakresu, czy na przykład na tynkach znajdowała się polichromia, czy były odkrywki, jeśli nie było, to w których miejscach będziemy je dokonywać i no może zmienić w ogóle nasze założenia co do wykonania tynków, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych.
Ale to jest dosyć istotne, więc jeżeli proszę się nie dziwić, że czasem w cennych obiektach zabytkowych możecie Państwo najpierw mieć takie zalecenia, żeby wykonać badania poprzedzające, ponieważ mogą one nie widnieć w dokumentacji, a są przypuszczenia, że może coś tam jeszcze być cennego. Pozwolenie na prowadzenie prac. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku wpisanym w rejestru zabytków składa się do wojewódzkiego konserwatora właściwego odpowiednio dla miejsca położenia zabytków. Jest to artykuł 2 ustęp 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. Całą procedurę Państwo znacie tutaj, no, takie są zasady, no, trudno coś więcej dodać. Przypominam o tym, jak to wygląda i od czego nie uciekniemy. Wymóg uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwsze. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Po drugie, wykonanie robót budowlanych w otoczeniu zabytków. Tutaj na przykład, gdybyśmy musieli wykonać jakieś prace związane z drenażem lub podciąganiem ze strony nieszczelnych, nie wiem, systemów odprowadzenia wody. Okazałoby się, że tam fundamenty są nagle uszkodzone. Także proszę na to zwracać uwagę. Gorzej, jeżeli wejdziemy w strefę archeologiczną, to tutaj możemy jeszcze mieć potrzebę nadzoru ze strony archeologa, co jest też normalną procedurą, nie ma się co obawiać. Później zmiana w przeznaczeniu zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku. To, o czym wcześniej mówiłem. Kiedy zmienia się funkcja korzystania z tego zabytku, i może takim radykalnym przykładem będzie, to pomieszczenia, na przykład, gdzie są bogate polichromie, a nowy właściciel ma marzenie, żeby tam pojawiła się, nie wiem, łaźnia lub część jakaś taka związana ze zmieniającą się atmosferą, na którą właśnie od tego jest konserwator, będzie czuwał, żeby nie doszło do zniszczenia. Czy tynków, czy polichromii, które tam się znajdują. Także to jest bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia ochrony zabytków i w relacjach, w kontakcie z inwestor, konserwator. Proszę uczulać inwestorów na ten aspekt. Umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. W ramach naprawy tynków na elewacjach lub modernizacji docieplenia łatwo jest wprowadzić nowe instalacje. Proszę Państwa, no oczywiście, że każdy by chciał z tego skorzystać i dlatego o tym tutaj wspominam, żeby nie połakomić się na szybkie rozwiązanie, ponieważ przykrywając jakąś część instalacyjną, te powyższe, czyli na przykład klimatyzatory, należy też uzgodnić z konserwatorem, czy jakieś inne tablice reklamowe, ponieważ żeby nie była to samowola w ramach prowadzonej modernizacji obiektów zabytkowych. O, i tu też jest bardzo istotne. Czasem możemy odwrotną mieć sytuację, że możemy uzyskać zgodę konserwatora, a natomiast wewnętrzne przepisy mogą to regulować. Czyli w tym wypadku przeczytam, jeżeli budynkiem zarządza wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, chcemy ingerować w elewację, na przykład zamontować klimatyzator, reklamę i tym podobne, to oprócz zgody właśnie. A powiedzmy na szybko wydany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nie miałby przeciwwskazań, należy uzyskać również zgodę od zarządcy budynków.
który może mieć taki wewnętrzny przepis, że on nigdy nie wyrazi zgody na to, więc proszę też na to zwracać uwagę w ramach modernizacji, elewacji na zewnątrz. Wspominam właśnie o takich ciekawych rozwiązaniach, z którymi na co dzień może by nie przyszło do głowy, ale z doświadczenia i z mojej wieloletniej praktyki wiem, że czasem inwestorzy chcą na skróty pewne rozwiązania wziąć, więc przypominam Państwu o tym, żeby sobie gdzieś tam no nie zrobić problemu, nie zrobić, mamy zgodę, ok, montujemy, a Pan nam nagle nie powiedział, że to nie załatwia sprawy, więc proszę zwracać się Państwo jeszcze na to uwagę. Dobrze, dobrze. Zaświadczenie do programu Pałacyk Plus. Proszę Państwa, w ramach licznych programów rządowych i dofinansowań mamy wiele możliwości, czy to na renowację tynków zewnętrznych, wewnętrznych, czy innych form ochrony, albo naprawdę dużych programów konserwatorskich, a tynki mogą być jednym tylko z elementów tej naszej przedmiotowej dzisiejszej sesji. Bardzo pamiętajcie o podstawowych dokumentach, których nie można stracić, bo są jakby najważniejsze przy dokonywaniu tego dofinansowania i rozliczaniu go. Przeczytam. W 2023 wydatek na prace konserwatorskie może być odliczony w ramach ulgi podatkowej w PIT w przypadku, gdy podatnik ma pisemną zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie prac, a po zakończeniu uzyskania pisemnego zaświadczenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzających realizację prac. Tu mamy ten słynny Pałacyk Plus. Mało kto posiadał pałacyk, żeby mógł z tego skorzystać. Część ludzi skorzystała, mając aktywne pozwolenie i wykonując pracę w tym zakresie. Natomiast w przypadku kamienic, szerokiej gamy innych obiektów różnego typu, które podlegają również formom fundacji, refundacji, dofinansowań. Bardzo ważne jest, żeby wykonać wszystkie prace po kolei, tak jak one przebiegają. Stąd inspektor nadzoru z uprawnieniami konserwatorskimi, kierownik robót z uprawnieniami, w zależności czy są jeszcze branżyści, czy nie, wszyscy muszą się pod tym podpisać. Musi to przejść pozytywną kontrolę na koniec wojewódzkiego konserwatora zabytków i wtedy Wasz klient ma prawo do rozliczenia, do zwrotu, w zależności jaka to jest forma, czy to była refundacja, czy dofinansowanie nakładów, o które się starał. Ale w procesie inwestycyjnym proszę o tym pamiętać, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Renowacja tynków, a współpraca z konserwatorem zabytków. Jesteśmy w tym dziale. Obowiązki właściciela zabytków. Na właścicielu zabytku, zarówno wpisanego do rejestru zabytków, jak i do należącego do GES-u, ciążą podobne obowiązki i ograniczenia. Między innymi konieczność zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach i zmianach. Czyli jeżeli byśmy wprowadzali jakieś zmiany lub przebudowy, powinniśmy o tym z mocy właśnie prawa zawiadamiać. Wszelkie czynności opisane w ustawie i ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy uzgadniać z konserwatorem. Oczywiście, proszę pamiętajmy, że na przykład w kamienica może być chroniona, nie dajmy się zwariować, jako forma skorupy, więc jeżeli właściciel takiego mieszkania chce sobie wyremontować łazienkę, no to proszę, nie będzie zawracał głowy konserwatorowi, ale jeżeli by na przykład chciał tą łazienkę przenieść w inne miejsce i pozbyć się okna, no to to już, prawda, podlegałoby zainteresowaniu konserwatora. A pierwsze spotkanie z konserwatorem, i to mówię z doświadczenia.
Najważniejsze będzie ustalenie, jakie elementy są pod ochroną. Czy mamy do czynienia z ochroną całego obiektu, czy mamy rzeczy wyłączone, czy mamy szczególnie ważne, czyli na przykład możemy mieć elementy jakichś dekorów, gdzie musimy użyć tynków, na przykład romańskich, do odtworzenia. Bardzo ważne jest to, bo to później też wpływa na rozwiązania form użytkowych, bo nie wszystkie rozwiązania od razu się przełożą. To jest jakby podstawowa rzecz. Jeżeli jest taka możliwość, to zalecam umówienie się z konserwatorem na wizytę albo na danym obiekcie, a jeżeli się nie uda, no to żeby chociaż spotkać się w urzędzie, bo jakby żebyśmy sobie nie narobili problemów, kiedy mamy inwestor, państwo, czyli jako projektant, a zabytek, żeby ten proces był sprawny. Natomiast wiem z doświadczenia, i to jest napisałem to również, nie przynoś obszernej dokumentacji, jakby coś miało wyglądać, ponieważ, proszę Państwa, bez poprzedzenia tych naszych rysunków i wcześniej uzgodnień ekspertyzą techniczną, to może być stracony dla Państwa czas i odradzam tego typu rozwiązania. Natomiast ważne jest, żebyście Państwo zawsze w swojej praktyce otaczali się osobami, które są naprawdę dobre i biegłe w swoim zakresie zawodowym, bo to zdecydowanie przyspiesza cały proces inwestycyjny. Tu mamy taki temat. Rozmawiaj przed zakupem zabytku. Czasem bardzo ważnym jest, przeczytam to, żeby uzgodnić z konserwatorem, na co nam pozwoli w ramach procesu inwestycyjnego. I niedawno miałem taki przypadek na Dolnym Śląsku, kiedy małżeństwo odstąpiło od zakupu całego założenia parkowo-pałacowego z uwagi na niemożność zastosowania pewnych rozwiązań zgodnych z ich planem biznesowym. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze, że tak to się stało, bo później sami by chyba musieli sprzedawać ten obiekt, albo by to ich kosztowało dwa razy więcej. I dlatego poniższy tekst napisałem. Panie konserwatorze, tu jest taki obiekt, ja go chcę kupić, zaadaptować na taką, a nie inną funkcję. I co tu jest dla Pana cennego? No i w ramach tego właśnie, co tu jest cennego i co należy chronić, mogą się takie sytuacje przydarzyć. Natomiast kiedy byłaby już sytuacja taka, że każda ze stron akceptuje rozwiązania i jest to kierunek wspólny, to inwentaryzację należy zrobić dopiero po usunięciu wszystkich naleciałości, takich, nie wiem, jakby to nazwać, zabudowy, takiej zupełnie nie z tej epoki, oklein, sufitów podwieszanych. Wtedy robienie inwentaryzacji i sprawdzenie faktycznie, jak ten obiekt się zachowuje, w jakim stanie są nasze ściany, elementy konstrukcyjne, wtedy to dopiero ma znaczenie, czy odkrywki wykonamy, przeliczenia konstrukcji. Miałem też taki przypadek, że państwo przyszło z gotowym, niemalże z gotowym projektem, a okazało się za chwilę, że miała dwa stropy do wymiany, więc bez wykonania ekspertyzy to naraża się inwestora i siebie po prostu na stratę czasu. A kiedy konserwator nie zgodzi się na renowację tynków? Proszę Państwa, to na tym slajdzie widać, to jest takie trochę obrazoburcze, ale specjalnie to pokazuje. Objęcie ochroną danych elementów, dach, elewacja, kominek, zabytkowy balkon, winda. I jeżeli one będą chronione, no to tym samym najbliższe jego otoczenie również będzie chronione. Na przykład kiedy się nie zgodzi, gdyby niepasująca kolorystyka
dobór technologii proponowanych rozwiązań był niezgodny z ochroną tego właśnie cennego elementu. No i oczywiście nie zgodzi się, kiedy się zorientuje, że został pominięty w tych uzgodnieniach. A to jest chyba najgorsza forma, bo w końcowej fazie slajdów pokażę, jaka ciąży odpowiedzialność wtedy na stronie. Jeżeli Państwo przejmujecie inwestycje na zasadzie zaprojektuj i zrealizuj, to inwestor nie będzie się poczuwał, może wywierać presję, proszę o tym pamiętajcie, ale nie będzie się poczuwał do konsekwencji, która na Państwu spocznie. To będzie w końcowej części slajdów, nie chcę ich jakby przyspieszać spamować, tak? Nie, to inne takie, spoilerować, tak dzieci moje. Konserwator nie wyraża zgody na docieplenia budynku. No, ten slajd też jest bardzo wymowny. Konserwator może stwierdzić, że nie ma możliwości docieplenia budynku. Niezachowanie parametrów energetycznego nie powinno być przeciwwskazaniem do wydania pozwolenia na budowę, ale należy wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie charakterystyki energetycznej. I tu Państwu cytuję wyrok 2 SR 81/09. Mowa tu o sytuacji, gdy odmowa dotyczyła termomodernizacji. Możecie się Państwo powołać na ten wyrok przy innych uzgodnieniach. Natomiast odniosę się jeszcze do tego slajdu, ponieważ jest wiele właśnie form ochrony obiektów zabytkowych i można dostać na nie wiele różnego rodzaju środków, między innymi z Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przykład termomodernizację. To jest akurat zdjęcie z Warszawy, ale nie będę podawał dokładnej nazwy, ale również miejscowości. Też się spotkałem z takim przypadkiem, kiedy doszło do termomodernizacji kościoła, totalna samowola. I później wykonawca udowadniał przed konserwatorem, że ten styropian nie tylko pomaga temu obiektowi sakralnemu, ale go nawet leczy. Więc wiecie Państwo, różne rzeczy mogą się wydarzyć, natomiast wszyscy wiemy, że no, to nie było właściwe. Konserwator nie wyraża zgody na docieplenie budynków. Gdy zabytek jest wpisany do rejestru zabytków, a konserwator nie wyraża zgody na docieplenie ścian budynków, należy szukać możliwości docieplenia stropu, wymiany stolarki okiennej, docieplenia szachtów, zastosowania rozwiązań OZE i tym podobnych. Wtedy, proszę Państwa, musimy szukać takich rozwiązań, gdzie w ramach możliwości, które musimy spełnić w uzgodnieniu z konserwatorem, docieplimy te przegrody, na które w tym systemie, na które on wyrazi zgodę. No bo z oczywistych powodów, łącznie z estetycznymi, no to nie da się tego zastosować, nawet nie podlega jakby dodatkowym uzasadnieniem dlaczego. Natomiast są przegrody, które możemy docieplić, no a drugim gorszym rozwiązaniem jest docieplanie tych obiektów od środka, ale jest to też rozwiązanie, z którym musimy rozważyć w takiej sytuacji. W przypadku kamienic, gdzie właściciele wynajmują powierzchnię, niekorzystnie patrzą na to rozwiązanie, bo zawsze tracą ileś dziesiąt metrów kwadratowych powierzchni najmu, ale zyskują wtedy na kosztach eksploatacyjnych. Konserwator nie zajmuje stanowiska. Wojewódzki konserwator jest zobowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji. W terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przeprowadzonych we wniosku rozwiązań projektowych.
Proszę Państwa, tak, to jest prawda. Natomiast jak żartuje mój kolega, on na każde pismo zawsze odpowiadał i miał dwa razy, mówi, więcej pracy, no bo wpływało dziennie około 30 pism i on na każde odpisywał i opiniował je, a owszem, koleżanki z innych działów, jego, również Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, praktykowały to rozwiązanie. I Wydział Architektury w danym mieście, znając koloryt lokalny, wiedział, że ta decyzja jest wtedy ważna, ta jest wtedy nieważna. Natomiast nie dajmy się tu zgubić, bo właśnie koloryt lokalny mówi o tym, że czasem ktoś może być na urlopie i nieodpisanie w terminie, czyli jakbyśmy złapali takiego urzędnika, że no, minęło 40 dni, ruszamy z pracami, lepiej, proszę Państwa, czasem dopytać, bo czasem ten dokument może się gdzieś zawinąć. Będziemy na prawie, ale może nam to utrudnić jakąś inwestycję w przyszłości, więc proszę, zwracajcie też na to uwagę. Lepiej zawsze dopytać. A czy konieczny jest nadzór konserwatorski? I tutaj w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest niezbędny, jeśli konserwator zażąda tego w decyzji. W decyzji te osoby, które będą wymagane, one nie będą oczywiście personalne, to inwestor musi skorzystać właśnie z takich osób, do których będzie miał zaufanie, bo kierownik budowy z uprawnieniami będzie ze strony wykonawcy, natomiast inspektor nadzoru musi reprezentować i interes właściciela danej nieruchomości oraz również interes, który jest zapisany w decyzji. Czy dane tynki, czy inne rozwiązania w tym zakresie zostały należycie wykonane, bo jeżeli mówimy o rozliczeniu pozwolenia na budowę oraz dofinansowań lub innych form, które mogą powodować jakieś refundacje, to oni odpowiadają również karnie przed jakby zaniechaniem pewnych rozwiązań. Proszę Państwa, zwracajcie na to uwagę, bo niejednokrotnie Wy możecie być postawieni w sytuacji, że albo w zakresie robót zanikowych, prawda? Czyli no, to, co się dzieje pod tynkami. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, czy wszystko jest wykonane. Dalej, jeśli nie ma takiego wymogu w decyzji, to wystarczy kierownik budowy z uprawnieniami konserwatorskimi. Ale jeżeli jest, to jest wydane w decyzji. Zwracajcie też uwagę na w procesie inwestycyjnym, bo możecie nie uczestniczyć Państwo od samego początku, możecie już być jakby zaproszeni do procesu inwestycyjnego w trakcie trwania go, więc poproście o samą decyzję dla swojej wiedzy. No i też zwracajcie czasem uwagę, czy cały projekt jest ustemplowany, o którym mówiliśmy, żeby nie było różnych błędów, omyłek, czy w wyniku kserowania dana strona nie jest, była koncepcją. Proszę, zwracajcie na to uwagę. Renowacja tynków w zabytkach, aspekty projektowe. Na co powinien zwrócić uwagę architekt? Rzetelny audyt stanu zabytku, czyli to, o czym mówię od początku, proszę Państwa. Czy to mamy przed zakupem, czy jesteśmy przed samą inwestycją, zakup jest dokonany, faktycznie nie przeprowadzenie całego audytu z wszystkimi jego wadami, zaletami, bolączkami, ubytkami. Niejednokrotnie możemy zapomnieć o książce przeglądów w takich obiektach, bo one były tak zaniedbane, że no, kto tam robił wpisy, że dachu nie ma i nie ma kolejnych rzeczy, więc kompletny, całościowy przegląd danego obiektu. Od fundamentów po dach, jeśli są te elementy, istnieją, a jeżeli nie, no to trzeba je zrekonstruować. Wprowadzenie warstw docieplających bez wprowadzenia klimatu, systemów wymiany powietrza,
Zlokalizowanie wszelkich nieszczelności, nawet przy zastosowaniu najlepszych materiałów, może przynieść gorszy skutek niż zaniechanie działań naprawczych. Dawniej stosowano materiały bardziej zbliżone do naturalnych, niż odbywa się to obecnie. No, w ramach postępu, no tak, te naturalne materiały są rzadziej stosowane, natomiast tu wzmiankowane jest w tym slajdzie o wymianie powietrza, czyli jak ważna jest wymiana powietrza, jak ważna jest wentylacja. Coś, co cały czas zapewnia właściwy klimat i charakter w naszym przedmiotowym, projektowanym obiekcie, tak żeby dobrze służył, czyli żeby nam nic nie murszało, polichromia nie odpadała na tynkach, żeby nie wykruszały nam się tynki, żebyśmy nie mieli problemu z podciąganiem, ale tak naprawdę to dopiero, czy też izolacja pionowa, którą byśmy musieli wprowadzić, żeby odciąć zawilgocenie, które kiedyś nie istniało, a teraz zmieniły się lub warunki gruntowe i nagle teraz istnieje, więc poprzedzić to, proszę Państwa, szczegółowym audytem. Rzetelny audyt stanu zabytku. Bez względu na konieczny tryb administracyjny, pozwolenie na budowę czy zgłoszenia, przebudowa powinna być poprzedzona ekspertyzą stanu technicznego konstrukcji budynku z uwzględnieniem tutaj również gruntów. To jest artykuł 206 ustęp 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. W przypadku tynków zewnętrznych przytoczyłem ten slajd, ponieważ różni sąsiedzi w różnym czasokresie prowadzą remonty i odprowadzają wodę z dachów, co jest naturalne. Ale w ramach prowadzonej inwestycji czasem, żeby wyszedł odpowiednia symetria, potrafią przywłaszczyć w dobrej wierze na tamten czas kawałek elewacji sąsiada, więc mówię o tym dlatego, żebyście Państwo zwracali uwagę i nie sugerowali się jak gdyby tymi rozwiązaniami, bo wcale nie muszą być prawdziwe. Także w ramach tynków zewnętrznych proszę zwracajcie Państwo na to uwagę. Gorzej jest, jeżeli są to obiekty tak stare, że okazuje się, że z mapy geodezyjnej wyjdzie, że ściana konstrukcyjna, która jest Waszą ścianą konstrukcyjną projektowanego obiektu, należy do sąsiada. Takie przypadki też z własnego podwórka znam. Więc to jest na tyle duży problem w procesie inwestycyjnym, kiedy inwestycja by miała być finansowana przez bank, że możemy mieć problem z uzyskaniem finansowania, bo bank jakby na jakiej podstawie? Okazuje się, że on nie ma ściany konstrukcyjnej, więc trzeba by tą ścianę konstrukcyjną kupić, więc geodeta musiałby wydzielić i dokupić te 60-80 cm za zgodą sąsiada. No bo po co sąsiadowi dwie ściany nośne, prawda? No bo tak by wyszło. Ale to może rozciągnąć cały proces inwestycyjny. Tak się czasem dzieje, ale to nie jest problem wtedy. Jak coś, to proszę o kontakt, mamy to przepraktykowane, ale uczulam, że takie rzeczy się też zdarzają. Sprawdź fundamenty przed modernizacją tynków. Kilka odkrywek fundamentów to priorytet. Zawilgocenia fundamentów to również wilgoć, grzyb, bakterie na ścianach, zmiany elementów konstrukcji rewitalizowanego budynku, zmiana klimatu pomieszczeń po renowacji tynków, zmiana funkcji pomieszczeń lub pięter będą wpływać na fundamenty i odwrotnie. Czasem w starych budynkach te fundamenty są bardzo płytkie. I tutaj bardzo ważne jest, żeby w ramach tej ekspertyzy i w zależności jaki jest typ obiektu, zapewnić sobie jakby taki spokój i bezpieczeństwo i zwrócić uwagę, czy nie wymagają one wzmocnienia lub jakiegoś dodatkowego uszczelnienia, ponieważ jak to jest z kamienia, więc pewnie z biegiem lat zaprawa już dawno wypadła. Proszę też zwrócić uwagę, czy ma sens stosowanie drenów, żeby nie doprowadzić do dalszego jakby zniszczenia tych fundamentów. W przypadku
płytkich fundamentów w obiektach zabytkowych. W przypadku kościołów lub obiektów sakralnych, proszę się nie zdziwić, że gdyby była dokonywana odkrywka, to tam mogą znaleźć się kości ludzkie, jako normalna część elementu pochówku, o którym dawno już się zapomniało, więc proszę się też nie zdziwić takimi odkryciami. Badania składu tynków. Należy prowadzić analizę materiałów użytych w danych okresach historycznych. Badania składów tynku, wypraw malarskich wewnętrznych, jak i zewnętrznych, to element często wymagany przez konserwatorów zabytków. W jednym z obiektów konserwatorskich wymagano odtworzenia składu z uwzględnieniem oryginalnych proporcji święcącego kruszywa. Tak to, proszę Państwa, taki mieliśmy jeden z przypadków w Wielkopolsce. Mówię o tym, ponieważ jeden z tych pałaców był bardzo, bardzo cenny i miał wyjątkowe tynki. I konserwator zażądał od nas odtworzenia dokładnie jak najbardziej zbliżonej oryginalnej struktury tych tynków. Z uwagi na to, że w ramach zawilgocenia one w 90% odpadły. Tam był też silny proces podciągania wilgoci od zewnątrz przez dach nieszczelny. Wewnątrz tynki poodpadały, parkiety się pokurczyły, wybrzuszyły. No ale te tynki na zewnątrz były podstawą właśnie do rekonstrukcji w tym obiekcie zabytkowym, na podstawie tego, co wyszło nam z laboratorium. Także jeśli będą takie potrzeby, proszę również o kontakt, podam namiary, gdzie z takim przypadkiem najlepiej się udać, kto najlepiej dla Państwa przeprowadzi takie badania. Właśnie, analiza źródeł zawilgocenia i zagrzybień. Gdy zabytek wykazuje korozję biologiczną, zawilgocenia, zapleśnienia, czy dodatkowo należy wykonać ekspertyzę mykologiczną. I tu jest poniżej artykuł 322 ustęp 3 warunków technicznych. Proszę o tym pamiętać, ponieważ niejednokrotnie w ramach Waszej praktyki zawodowej cennym dokumentem do uzgodnień z konserwatorem może być właśnie ta analiza. Oraz dalej. Uwzględnienia właściwości fizyczne budynku. Należy uwzględnić właściwości fizyczne budynku, wpływ na zmianę warstw przemarzania ścian, gdzie skrapla się woda. Należy ocenić wpływ takich zjawisk na zmiany wilgotności murów, pomieszczeń oraz rozwoju bakterii, grzybów, pleśni. Stosowanie dociepleń od wewnątrz odcina bowiem konstrukcję budynku od klimatu wewnętrznego, co zmniejsza pojemność cieplną budynku. Tak, ale niejednokrotnie, gdy dochodzi do jakichś zarysowań, to też, proszę Państwa, nie widzimy tego w pierwszej kolejności, bo mamy to ukryte pod jakąś warstwą systemu dociepleń i możemy nie mieć świadomości o pewnych zjawiskach, które dzieją się na skutek schowania czegoś przez nas w formie jakiegoś docieplenia. Mówię o tym przy okazji, bo to też jest dosyć ważne. Na pierwszy rzut oka tego nie widzimy, ale konstrukcja wewnątrz może też ulegać dalszej degradacji, jeśli ją źle dobierzemy. Instalacje na nowych tynkach. Renowacja tynków to również montaż nowych urządzeń, elementy montażowe, na przykład czerpnie, wyrzutnie, klimatyzatory instalowane na modernizowanych tynkach muszą być zazwyczaj dostosowane do charakteru i kolorystyki ścian. Wymaga to poszanowania estetyki zabytków i musi być konsultowane z konserwatorem. Proszę Państwa, to jest to, o czym mówiłem w pierwszej części naszych slajdów, żeby przy okazji właśnie naprawy, elewacji obiektu zabytkowego, żebyśmy również zadbali
o całą tą infrastrukturę, którą łatwo nam je będzie rozprowadzić w rynkach czy pod dociepleniem, ale później samo umiejscowienie potencjalnych klimatyzatorów czy innych reklam nie odbywało się w sposób przypadkowy, bo szkoda tych naszych wydatków. Wiadomo, spełnimy warunki, jakim powinna odpowiadać lokalizacja danego klimatyzatora, ale nie, jakoś nie może się okazać, że to będzie przez nas stracony czas. Więc całościowo podchodzimy do tematów dbania o tą elewację przy wymianie czy upiększaniu danej elewacji. Tynki, a zmiana funkcji zabytków. Zdecyduj, jakie funkcje ma mieć budynek i pomieszczenia. Różne funkcje pomieszczeń stanowią różne standardy i różną formę wykończeń. Sprawdź, jaką klasę i standard pomieszczeń musi uzyskać Twój budynek, bo to o to chodzi. Dostosuj tynki do obecnych wymogów, norm i przepisów, ale jednocześnie, proszę Państwa, zachowując ducha miejsca. Ponieważ to nie jest tak, że kto bogatemu zabroni, w przypadku konserwatora zabytków oraz Wydziału Architektury, no musimy spełnić wszystkie wymogi, na których mi zależy. Pamiętam, miałem takiego inwestora, który chciał podzielić mieszkanie niezgodnie z planem miejscowym. No i przyszedł do Wydziału Architektury mniej więcej na zasadzie, kto bogatemu zabroni, ponieważ brakowało mu miejsc postojowych, więc tak chciał sobie dokonać podziału układu funkcjonalnego. To nie jest tak. Konserwator zabytków też narzucił mu swoje wytyczne. Są pomieszczenia cenne, które zdolny architekt, zdolny projektant może to w bardzo estetyczny sposób zaprezentować tak, że użytkownicy sami się będą chwalić danymi rozwiązaniami, czy też nawet możemy być później jakby docenieni przez to, że wiele osób chce sobie zrobić sesję zdjęcionową w danym miejscu, w danym obiekcie, który zaprojektowaliśmy lub danym wykonaliśmy. Oczywiście z tego profitów nie mamy, to właściciel ustawia ceny za ile, ale to jest bardzo, bardzo cenne, żebyśmy też patrzyli przez ten pryzmat. No, to jest jeden ze slajdów takich bardzo obrazoburczych, ale uważam, że warto o tym powiedzieć. Przy wymianie tynków zaplanuj inne naprawy. Czyli, proszę Państwa, w ramach naszych, powiedzmy, małego zlecenia, zawsze namawiajmy inwestora, jeżeli widzimy taką potrzebę, żeby dokonał również wymiany tych elementów, które możemy schować właśnie podczas wymiany tynków w taki rozsądny sposób i zgodny i uzgodniony z konserwatorem zabytków. Na przykład przy okazji docieplenia ścian należy szukać możliwości wymiany instalacji, która wymaga ingerowania w elewację, co generuje duże koszty, więc lepiej to zrobić za jednym zamachem. Ważne jest dostosowanie wyglądu tynków do wnętrza zabytku. I tutaj już nie mówię o samym kształcie, ale kolory też są bardzo istotne. No, kształt jest niezbędny, no nie można tutaj jakby odtwarzając w tynku określonego układu zniekształcić go do innego. To też jest bardzo ważne. Tu nawet na etapie, jak będziecie Państwo projektować takie rozwiązania, później kierownik budowy ważne jest, żeby zapewnił odpowiedni szablon, na podstawie którego te tynki ciągnione będą wykonane dokładnie jeden do jednego. Zachować ducha miejsca. Najpierw przeczytam, a później, proszę Państwa, omówię. Wiele elementów, na przykład rzeźby płaskorzeźby, polichromie, jest objętych ochroną i wskazane, a często konieczne jest ich uwzględnienie w projekcie. Projektuj i montuj instalacje na nowych tynkach, tak aby nie było ich widać.
Dostępne są maskownice, wywieczniki, kratki wentylacyjne o zabytkowym wyglądzie. Zachowaj ducha miejsca. Powinno to przyświecać pracy projektanta. Proszę Państwa, no tak, nie zmieniajmy tego cennego charakteru w procesie projektowym. Starajmy się zawsze, żeby doceniono nas właśnie za kunszt przeprowadzenia tych prac w sposób jak najbardziej delikatny, tak żeby ten obiekt wyglądał po pierwsze i też na swój wiek, no żeby na przykład nie może świecić nowością stary zamek, prawda? No wiadomo, on będzie stary, on będzie odnowiony, detale będą uzupełnione, ale nie upiększajmy go niezgodnie z zasadami, więc to jest te tynki i sposób tych tynków, charakter tych tynków, jeśli one były krzywe, to my ich nie prostujmy. Jeśli narożniki były krzywe, to nie próbujmy zakładać i łapać winkla. Także to są stare obiekty i mają mieć swój charakter. Kogo zaangażować do renowacji tynków? To jest tak. Na pewno musi być osoba, która będzie to wszystko koordynować, ale taka z doświadczeniem bym polecał, więc to będzie architekt. Konserwator zabytków jest niezbędny. Wykonawca prac budowlanych, proszę Państwa, ale też z doświadczeniem, a jeżeli nie ma doświadczenia, to jeżeli kierownik robót ma to doświadczenie, to on poprowadzi ten cały proces. A oczywiście konstruktor, rzeczoznawca do spraw konserwacji, jeśli mamy potrzebę zatrudnić taką osobę z uwagi na specyficzny charakter, czyli tutaj, a jeszcze możemy mieć archeologa, który również nam będzie potrzebny. Statyka budowli, higroskopijność, no to akurat bardzo jest ważne, żebyśmy to w naszych wewnętrznych takich audytach sobie przewidzieli. Przedstawiciele firm wykonawczych, branżowych, proszę Państwa, bo wiadomo, przy remoncie, przy tym naszym całym procesie, gdzie będziemy prowadzić, to każdy teraz chce mieć jak najwięcej nowej technologii, począwszy od niskoprądowej, skończywszy na udogodnieniach, tak żeby każdemu żyło się jak najlepiej, najwygodniej, zdrowo, przede wszystkim bezpiecznie. Jak tu mówię, zdrowo, też bardzo ważne są, jakich rodzajów materiałów użyjemy. No, pamiętajmy, lakiery, farby, to wszystko ma też swój proces schnięcia, żeby też przewidzieć to, czy nie używamy jakichś substancji, które w perspektywie czasu tworzą też zagrożenie dla użytkowników danego remontowanego obiektu. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne na zabytkach, aspekty techniczne. Istotne aspekty przy renowacji zabytków. Ściany zewnętrzne po zamontowaniu izolacji wewnętrznej są w zimie znacznie chłodniejsze niż bez niej. Spowalnia to proces wysychania ściany w kierunku na zewnątrz oraz ze względu na dodatkowy opór dyfuzyjny zmniejsza potencjał wysychania w kierunku do wewnątrz. W okresie letnim często opady deszczu powodują dodatkowe obciążenia od strony zewnętrznej, a jest to okres schnięcia muru po zimie. Oczywiście pamiętajcie jeszcze Państwo, że mamy dodatkowy aspekt istotny, na przykład mamy silne pory deszczowe. Sobie taki klimat może się trafić, więc pamiętajmy o tym, żeby ten budynek miał możliwość też odparować tą nagromadzoną wilgoć. Istotne aspekty przy renowacji tynków. Ważne jest, aby system i grubość izolacji wewnętrznych były dobrane w taki sposób, żeby zachować możliwość jak największy potencjał schnięcia, również w kierunku do wewnątrz. To też jest, proszę Państwa, bardzo ważne i proces wentylacji, który nie może nam
tutaj być elementem zaniedbanym. Bez tego to no, co, suszacze będziemy ustawiać w naturalny sposób. Nie, że braknie prądu czy coś, wrócimy po wakacjach i będziemy walczyć z grzybem. Istotne aspekty przy renowacji tynków. Jedną z największych, najważniejszych kwestii jest końcowy efekt takich prac, który przekłada się na komfort użytkowy docieplonego pomieszczenia. Składa się na to wiele czynników, między innymi odpowiednia wilgotność pomieszczenia, temperatura, ruch powietrza, odpowiednie światło, czy też jakże istotna jakość samego powietrza. Prawidłowy projekt docieplenia musi zadbać o spełnienie tych wszystkich warunków. Proszę Państwa, tak, zwróćcie też uwagę na nasłonecznienie. W zależności jakie mamy kierunki świata i usytuowanie naszego obiektu, o którym byśmy indywidualnie rozmawiali, to kierunki świata tu mają olbrzymie znaczenie w tym całym naszym procesie doboru odpowiednich materiałów i ich charakterystyki. Istotne aspekty przy renowacji tynków. Priorytetem przy termomodernizacji od wewnątrz powinna być analiza możliwości rzeczywistej poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych oraz precyzyjne wyliczenie przewidywanych zysków wynikających z oszczędności energii w zastosowaniu z kosztami samej termomodernizacji, a także analizy zagrożeń, w tym zagrożeń dla wartości zabytkowych. Powinna uwzględniać czynniki związane z pełną termomodernizacją budynku, na przykład wymianą stolarki okiennej, rekuperacją i tym podobne. Sygnalizuję tylko, ponieważ to Państwo będziecie dokonywać tych właściwych wyborów w oparciu o dane, jakie będą Wam dostarczone lub jakie same mi dodatkowo zdobędziecie. Istotne aspekty przy renowacji tynków. Po termomodernizacji pomieszczenie powinno zostać stosunkowo szybko zagrzane. Płyta o grubości 10 cm w zupełności wystarcza do osiągnięcia oczekiwanego efektu szybkiej kumulacji ciepła. Przykładowo docieplenie ściany izolatorem o grubości 3 cm i lambdzie 0,45 muru z cegły pełnej o grubości 32 cm zwiększa jej efektywność cieplną współczynnika u 112%. Gruby izolator to również dodatkowe miejsce, o które nie zawsze każdy, nie każdy chce z tego skorzystać. Przy aspektach renowacji tynków nie mówimy tylko też o samym jakby starym budownictwie, możemy też mówić również o innych rozwiązaniach, takich dosyć współcześnionych, lub przetransponować to na tyły kamienic zabytkowych, tam gdzie konserwator i pozwolenie nam na to pozwoli i zapisy w planie. Ważny jest również system, jaki zostanie wybrany do docieplenia. Tam, gdzie są planowane pomieszczenia przewidziane na pobyt ludzi, jedną z istotnych kwestii jest komfort bytowy. Dla takich pomieszczeń powinny być użyte płyty, które mogą regulować wilgotność w powietrzu, otwarte dyfuzje, ale tylko takie, które potrafią redystrybuować zgromadzony kondensat, aktywne kapilarnie. To jest też bardzo ciekawy zakres. Proszę zwracajcie Państwo na to uwagę. A istotne aspekty przy renowacji tynków. Kluczowe są instrukcje do użytkowników końcowych. Ważne jest, aby system i grubość izolacji wewnętrznej były dobrane w taki sposób, żeby zachować możliwie jak największy potencjał schnięcia również w kierunku do wewnątrz. Mamy różne sytuacje. Czasem w domach niektórzy zatykają wentylację, żeby w mieszkaniach, żeby ciepło im nie uciekało i gromadzi się wilgoć. Na pewno znacie to Państwo, nie tylko z mojego powieści, ale ze swojego doświadczenia zawodowego. Więc
Nikt nie przewidzi do końca, jak dany użytkownik będzie podchodził, jak mu się w życiu poukłada, ale my musimy przewidywać różne sytuacje, projektując rozwiązania wewnętrzne, zewnętrzne. Istotne aspekty przy renowacji tynków. Systemy izolacji wewnętrznej muszą skutecznie zapobiegać gromadzeniu się wody w tym obszarze, a stosowane nie izolacji o właściwościach hydrofobowych bądź z blokadą paroszczelną nie nadają się do tych rodzajów prac, ponieważ uniemożliwiają szybkie bądź całkowite schnięcie przegrody w kierunku wewnętrznym. Zamontowane izolatory od wewnątrz zmienia wilgotność fizyczną przegrody. I to jest dalej fizyka danych specyficznych rozwiązań materiałowych, które czasem dany producent może nawet nieświadomie Państwu podesłać. Więc też jak gdyby przy tej konsultacji z producentem jednym, drugim, trzecim zwracacie Państwo na to uwagę. Renowacja tynków na elewacjach frontowych. Zabytkowe elewacje mają często cenne dekory, sztukaterie, gzymsy, żgacze, polichromie. Objęcie tych elementów ochroną powoduje właśnie, że nakładanie tynków na zewnętrzne ściany często jest niemożliwe. To, co mówiliśmy, że najczęściej tak bogate elewacje nie mają szans na docieplenie. Znacznie łatwiej jest uzyskać zgodę na renowację tynków od strony dziedzińców, rzadziej od strony ulicy. Czasem jeszcze możemy ściany szczytowe, w zależności jakie duże mamy, bo na pewno jest to zwarta zabudowa, więc tutaj możemy szukać okazji, żeby poprawić te właściwości. Niekoniecznie to znaczy, że możemy użyć tynków akrylowych czy mineralnych. To wszystko zależy też z zapisu, planu oraz z wartości, jakie możemy i musimy osiągnąć. Ale jeżeli to się nie uda, no to pozostają nam docieplenia od wewnątrz i dobrze wentylowane pomieszczenia. Renowacja tynków na elewacjach frontowych. Zmiana grubości norm czy proporcji poprzez dodanie warstw izolacyjnych wpływa znacząco na wizualne, dekoracyjne czy historyczne walory objętych ochroną ścian. Wpływa również na głębokość osadzenia okien czy drzwi, co czasem jest niemożliwe do zmiany ze względu na techniczny lub konserwatorski charakter, jeśli te właśnie powyższe obiekty są objęte ochroną, więc tutaj musimy po prostu wiedzieć, że będziemy mieli tylko renowację tynków i będziemy musieli określić, jakie to tynki, w jaki sposób, ile tych tynków będziemy używać. Na pewno będziemy musieli zadbać o odtworzenie detali, to też jest niezwykle istotne, o charakter tych detali, żeby one były dokładnie odtworzone, a nie przypominały czegoś zupełnie przypadkowego. Czym dociepla ściany zewnętrzne? I tutaj, proszę Państwa, ten slajd jest taki trochę prowokacyjny. Do docieplenia ścian zewnętrznych w zabytkach najczęściej stosują się tynki cienkowarstwowe, bloczki z betonu komórkowego czy płyty styropianowe oraz tynki natryskowe. Oczywiście, że to jest tylko w połowie prawda, ponieważ to, co od samego początku Państwu mówię, wszystko zależy od danej specyfiki obiektu. Dlatego ten slajd jest taki w połowie prowokacyjny, bo nie ma dwóch takich samych rozwiązań w obiekcie zabytkowym. Każde rozwiązanie jest uwarunkowane czymś innym, nawet walorami architektonicznymi, a niektóre są podyktowane zagrożeniem, więc każdą rzecz trzeba indywidualnie dobrać do sytuacji. Ale ta sytuacja musi wynikać
z ekspertyzy. Ona nie będzie wynikać, bo nam się tak wydaje, tylko musimy mieć to potwierdzone ekspertyzą. Tynki natryskowe dają podobne właściwości izolacyjne jak wełna mineralna czy styropian. Można je częściej stosować na zabytkowych elewacjach, bo nie ingerują znacząco w zmianę jej wyglądu. Mają jedną przewagę, kilka milimetrów grubości, więc minimalnie zwiększają powierzchnię zabudowy przy użyciu wewnętrznym oczywiście i minimalnie zmniejszają powierzchnię zabudowy przy użyciu zewnętrznym. Tu mówimy o specyficznej sytuacji, którą tylko sygnalizuję, bo wiadomo, każdy z obiektów ma swoją historię, swoje uwarunkowania z granicami, z sąsiadami. Renowacja tynków wewnętrznych. Izolacje wewnętrzne to często jedyne wyjście w docieplaniu przegród pionowych w zabytkach. Jest to możliwe pod warunkiem, że wewnętrzne ściany nie mają cennych malowideł, fresków, płaskorzeźb, gzymsów, sztukaterii i tym podobnych. Proszę Państwa, na tym obiekcie, który tu jest pokazany, jest to elektrownia Saturn w Czeladzi. Tu mieliśmy, w tle widać, była maszyna parowa, bardzo silnie smarowana olejem, i piwnice, które są przeznaczone na cele wystawiennicze, czyli tam poniżej tej kondygnacji, były niesamowicie silnie zaolejone. No, były całe kanały, gdzie oprowadzany był olej z maszyny. Ale niestety ten olej również został w ścianach. Więc tu były użyte specjalne tynki zatrzymujące po wielu latach, prawda? No bo ile to lat, już maszyny parowe już wiemy. Żeby dalej nie rozprzestrzeniały się i żeby zatrzymać te, które już nie wypływały ze ściany, nie przechodziły dalej. No była bardzo trudna praca, ale efekt został osiągnięty, więc tak naprawdę właściwy dobór materiałów, a wcześniej, jeszcze raz powtarzam, ekspertyza. A, to też jest kolejny slajd. Popatrzcie Państwo, jakie ciekawe wnętrze, a co ja tu mam napisane. Czym docieplać ściany wewnętrzne? Do dociepleń ścian wewnętrznych w zabytku najczęściej stosują się płyty klimatyczne silikatu wapiennego lub płyty perlitowe pochodzenia wulkanicznego, tynki ciepłochronne, płyty z paneli próżniowych i mineralne płyty izolacyjne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ każde wnętrze ma swoją specyfikę, co cały czas podkreślam, natomiast wymieniam różne formy izolacyjne, z których możecie Państwo skorzystać, ale to nie jest jeden do jednego. Każda rzecz będzie wymagała od Państwa podjęcia właściwej decyzji i uzgodnienia tego z konserwatorem, a jeszcze przecież z inwestorem, który powie, czy się nie da na przykład zamienić czegoś na nie wiem, na lepsze, na tańsze. No i to jest, o czym mówiłem. Czego spodziewać się podczas kontroli organów ochrony zabytków i nadzoru budowlanego? Proszę Państwa, czynności pokontrolne w ramach rozliczenia dotacji czy w trakcie prowadzenia inwestycji są te same, o czym wspominałem i co jest ważne, żebyście nie narazili się na pewne konsekwencje w ramach na przykład zaprojektuj i zrealizuj. Zakres kontroli określa rozdział 4 ustawy o ochronie zabytków. Kontrola odbywa się w obecności osoby kontrolowanej, to jest artykuł 38 ustęp 4 ustawy o ochronie nad zabytkami. Wojewódzki konserwator zabytków jest uprawniony do sprawdzenia zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją. Artykuł 38 ustęp 3 ustawy. Można żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień. To jest też bardzo ważne, proszę Państwa, żeby czasem nie usłyszeć nie, bo nie, albo tak, bo tak. To jest artykuł 38 punkt 3 i 4 ustawy.
Ale dlaczego o tym mówię? Bo niejednokrotnie w całym procesie inwestycyjnym może się zdarzyć, że nikt z nas nie był w stanie czegoś przewidzieć. Tak jest. I co wtedy robimy? No wtedy robimy, proszę Państwa, dla nas bardzo ważną i bezpieczną formę, czyli prosimy o spotkanie się komisji i spisanie protokolarnego jakiejś tam zmiany. Jest to bardzo, bardzo ważne i zabezpieczające Państwa przed dalszymi konsekwencjami oraz inwestora, żeby nie naruszyć właśnie decyzji konserwatora zabytków, ponieważ konsekwencje są takie, jak dalej przeczytam. A jeszcze tak, zalecenia pokontrolne. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać zalecenia pokontrolne usunięcia nieprawidłowości. Właśnie na przykład, jeśli byśmy nie zrobili sobie takiej notatki z określonymi osobami upoważnionymi do tego. I tu mamy również podstawę prawną, artykuł 40, punkt pierwszy. I dalej, w terminie 14 dni możemy wnieść zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych. Czyli na przykład, jeśli nie będziemy mieli tutaj te rozbieżności od tego, co jest w pozwoleniu. Wojewódzki konserwator może odstąpić od zaleceń i wydać decyzję o wstrzymaniu robót, zakaz prowadzenia i nakaz przywrócenia do stanu poprzedniego, o wstrzymaniu w przypadku zabytku nierejestrowalnego, nakazującą doprowadzenie prac, nakazującą prowadzenie prac, decyzję o zabezpieczeniu zabytku i przerwanie prac. Wszystko, proszę Państwa, jest wiele możliwości oraz nakaz przywrócenia stanu pierwotnego. Ta polemika i te terminy są krótkie, dlatego tak, proszę Państwa, bardzo ważne jest, żeby jeżeli pojawią się na etapie rozbieżności projektowych ze stanem faktycznym, poprosić o wizję przedstawiciela konserwatora zabytków, spisać notatkę urzędową, mieć kserokopię, dokonać wpisu w dziennik, że jeżeli są to jakieś mało znaczące rzeczy, żeby nie dawać sobie furtki na ewentualne kary za chwilę, o których Państwu pokażę. O. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 tysięcy złotych. Proszę Państwa, ale to jakby nie jest koniec jakby konsekwencji. Można też utracić jakby uprawnienia do prowadzenia prac na obiekcie zabytkowym lub czy to w formie kierownika, czy też inspektora w tym zakresie. Także proszę, zwracajcie Państwo na to uwagę. O, i mamy to, o czym mówiłem. Działania bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków może wstrzymać wykonane prace przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, jeśli nie uzyskały jego pozwolenia. To mówimy o całej całkowitej samowoli, a tam wcześniej rozmawialiśmy o prowadzeniu prac niezgodnie z pozwoleniem. Decyzja ta wygasa po upływie 2 miesięcy, jeśli w terminie wojewódzki konserwator zabytków nie wyda decyzji nakazującej przywrócenie zabytku lub nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub nakazującej konkretnych prac lub nakazującej prowadzenie działań. To jest artykuł 44 ustawy. I teraz tak. Odwołanie od takiego sporu. Zaczynamy od dołu, proszę Państwa, ten slajd. W zależności z którą instytucją mamy do czynienia, czy z miejskim, czy z wojewódzkim. Jeśli miejski konserwator posiada uprawnienia w zakresie konserwatora wojewódzkiego, to na tej samej są linii, dlatego ich tak traktujemy. Odwołujemy się do Ministerstwa Kultury. Do Generalnego Konserwatora Zabytków. Jeśli nasze odwołanie nie przyniesie rezultatu, pozostaje nam sąd administracyjny. Ale inwestycję możemy mieć cały czas wstrzymaną i brak prowadzenia tej naszej inwestycji zgodnie z naszymi zamierzeniami, planami inwestorów.
Co warto zapamiętać, to takie podsumowanie, żeby w pierwszym punkcie to konsultować rozwiązania z konserwatorem, nawet jeśli prawo zwalnia z tego obowiązku, zlecić ekspertom rzetelne audyty i ekspertyzy, uwzględnić zasady i formy ochrony zabytków, jego walorów estetycznych i historycznych, uwzględnić bezinwazyjne i minimalne ingerencje w zabytkową substancję, zastanowić się, czy konieczność jest docieplenia całych połaci ściennych, czy może wystarczy fragment ich naprawy, szukać możliwości prowadzenia napraw przy okazji wymianie tynków, no i zachowaniem, punkt siódmy, tego, co jest najważniejsze w ochronie zabytków, tego ducha danego obiektu, ducha miejsca, ducha czasu. Także ja Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ta początkowa usterka, gdzie mi wszystko mi znikło, bezkolizyjnie się odbyło, także wiem, że ITB to nagrywa. Mam nadzieję, że nie przerwało się nagrywanie, także bardzo Państwu dziękuję. W razie pytań jestem dostępny na swojej stronie. Cokolwiek będziecie Państwo chcieli, żebym doradził lub pomógł, proszę o kontakt. Było mi bardzo miło. Dziękuję raz jeszcze.